A zatem jak postępować z różnymi typami obiekcji reklamacyjnych? Typ pierwszy obiekcji reklamacyjnej, pierwszy, bo najczęściej najbardziej bolesny, to reklamacje składane przez agresywnych choleryków. No. Bardzo często zaczyna się od krzyku i nawet nie wiemy, czy nas nie pomylił z gazownią. Ale jeśli krzyczy, nie przerywaj mu. Pierwszą zasadą w obsłudze reklamacji cholerycznych jest odpowietrzyć choleryka. Niech mówi, do czasu aż skończy i jeszcze chwilę później. Tak, tak, to często on się budzi i mówi: jest tam pani jeszcze? Tak, i uważnie notuje, odpowiada ktoś, kto jest z działu reklamacji. Tak, to szokujące, ale najskuteczniejszą metodą obsługi agresywnych, cholerycznych reklamacji jest podejście flegmatyczne. O, flegmatycy doprowadzają choleryków do pasji, a jednak to właśnie oni ich najbardziej uspokajają. Tak, na początek wrzeszczą jeszcze bardziej, a potem po chwili myślą sobie: kurwa, na tego to nawet nie ma co wrzeszczeć. To niczego nie daje. I uspokajają się. I o to nam powinno chodzić. Powinno nam chodzić o to, żebyśmy rzeczywiście emocjonalnie wpłynęli na klienta w sposób, który będzie adekwatny do jego temperamentu, do jego zachowań. Jeśli zderzasz się z agresją w reklamacjach, odpowiedz choleryka. Reakcja flegmatyczna oznacza również ciszej, wolniej, niżej. Ciszej, wolniej, niżej jest metodą na uspokajanie agresywnych, wrzeszczących osób. I działa bardzo skutecznie w reklamacjach. Jeśli umiesz stosować technikę ciszej, wolniej, niżej i do tego potrafisz dobrze dopasować się do temperamentu twojego rozmówcy, odczytać jego temperament, zauważyć tę agresję, no trudno jej nie zauważyć, to dość jasny i czytelny sygnał ze strony klienta, to umiesz obsługiwać również reklamację. No dobrze, ale ta początkowa faza ciszej, wolniej, niżej i odpowietrzenie, czyli klient mówi do czasu, aż nie skończy, no kiedyś się jednak kończy. I co dalej? A w tym momencie wiele osób obsługujących reklamację popełnia błąd, ponieważ zaczyna składać ze swojej strony jakieś propozycje. I mówią: no w tej sytuacji proponuję panu to i to. Albo w tej sytuacji musi pan postąpić tak i tak. No tak, jak choleryk słyszy, że coś musi, że trzeba się zastosować do jakiejś procedury na przykład, albo że proponujemy mu cokolwiek, to co zrobi? No pomyśl. Agresywna osoba nie przyjmie twojej propozycji. Agresywna osoba musi ją odrzucić. A zatem czy jest skutecznym proponowanie cholerykom czegoś po tym, gdy już ich wysłuchaliśmy? Oczywiście, że nie. Dlatego jedynym rozsądnym sposobem reakcji na agresywną, choleryczną reklamację po tym, jak wysłuchaliśmy tej osoby, jest powiedzenie: dobrze, co pan w tej sytuacji proponuje? Najczęściej jest to pan. Tak, choleryczki kobiety robią to nieco delikatniej. Cholercy mężczyźni bywają rzeczywiście w reklamacjach cholernie agresywni. Jeśli złoży ci propozycję, która jest racjonalna, to uważaj. Zawsze wyjaśnij sobie z cholerykiem. Rozumiem, że gdyby to się udało wykonać w sposób, o którym pan powiedział, to będzie pan usatysfakcjonowany. Tak, warto sprawdzić, czy to są granice roszczeń twojego klienta. Bo jeśli nie, często bywa tak, że my mówimy: tak, zgoda, zgadzamy się na propozycję drugiej strony. A co wtedy robi druga strona? Jeśli jest to choleryk, mówi: i jeszcze, żebym dostał to. I jeszcze, żeby się pojawiło to. I jeszcze. I właściwie nie ma kresu tych jego roszczeń, dopóki ty nie postawisz mu tamy. Dlatego w negocjacjach mówi się: nigdy nie zgadzaj się na pierwszą propozycję drugiej strony. Tutaj masz ten luksus, że możesz wysłuchać propozycji choleryka, a jeśli ci nie będzie odpowiadać, możesz ją zanegować i poprosić o następną. To się wydaje cholernie bezczelne, a jednak bywa bardzo skuteczne, kiedy choleryk składa ci nieracjonalną propozycję. No, żebyście zapłacili za to i jeszcze dołożyli nam towar w tej samej wartości gratis. To mówimy klientowi spokojnie, ale w sposób bardzo zdecydowany. Rozumie pan, że takiego oczekiwania nie możemy spełnić. A jak brzmi
bardziej racjonalna propozycja z Pana strony? Spokojnie, ale zdecydowanie. Spokojnie, ale wymagając propozycji ze strony klienta. Jeśli jest to agresywny choleryk, jest w emocjach, to zdziwisz się, ale prawie zawsze złoży Ci drugą propozycję. Tę znacznie bardziej racjonalną. Możesz ją negocjować, nie musisz jej przyjmować. Możesz odłożyć jej rozpatrzenie do czasu, aż ustalisz co z reklamacjami. Ale pamiętaj, cholerycy składają reklamacje, bo mają z czymś problem. Krzyczą tym mocniej, im mocniej emocjonalnie przeżywają swój problem. Na przykład, bardzo wielu choleryków składa reklamacje, gdy tak naprawdę zapomnieli złożyć zamówienia. Zawsze można nawrzeszczeć na drugą stronę, wywołać poczucie winy i w efekcie uzyskać coś na warunkach, które są dla niego korzystne. On rozwiąże swój problem, wpędzając ciebie w kłopoty. Dlatego nie możesz się łatwo godzić na to, by ustępować cholerykom we wszystkim. To nie sprzyja współpracy. Ale czym innym jest rozwiązanie problemu, a czym innym uznanie reklamacji? Reklamacje choleryczne bywają bardzo często niezasadne. Natomiast choleryk bardzo doceni to, że potrafisz rozwiązać problem. Nie, że uznasz reklamację, to jest sprawa wtórna. Uznanie reklamacji zostawmy na czas, kiedy on będzie spokojniejszy. Mamy 2 tygodnie, procedura biegnie i mamy czas na to, żeby się zastanowić, czy uznać, czy nie uznać reklamację. Natomiast pomóż mu rozwiązać jego problem. On będzie naprawdę kimś wdzięcznym za to, że w tej sytuacji, w której on czuje silne emocje, nie radzi sobie, krzyczy, to znaczy, że nie radzi sobie z własnymi emocjami. Że w tej sytuacji mu pomagasz. Jeśli umiesz pomóc cholerykowi w momencie reklamacyjnym, to zdobędziesz właśnie wiernego klienta. Tak często jest, że cholerycy po reklamacjach są twoimi najlepszymi klientami.